W Zakładzie Technologii Fermentacji zajmujemy się w dużej mierze wykorzystaniem bakterii fermentacji mlekowej do różnych procesów, które zmierzają do właściwego zakonserwowania produktów spożywczych, ale również i pasz dla zwierząt. Bakterie fermentacji mlekowej znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym w takich dziedzinach jak przemysł mleczarski, warzywny, mięsny czy piekarski. Możemy tu pochwalić się szeregiem osiągnięć aplikacyjnych. Udało nam się opracować preparaty do kiszenia warzyw, w tym do kiszenia ogórków. Opracowaliśmy też preparaty do kiszenia kapusty, buraczków i patisonu. Na ukończeniu są prace zmierzające do opracowania preparatu do kiszenia pieczarek. Warto tutaj wspomnieć, że wszystkie szczepy bakterii stosowane w opracowanych przez nas preparatach pochodzą z ekosystemu Polski. Zostały wyizolowane z naturalnie fermentujących surowców warzywnych. Jednak trzeba mieć również świadomość tego, że w niektórych dziedzinach działanie bakterii mlekowych w przemyśle spożywczym może być szkodliwe. Dotyczy to przede wszystkim przemysłów opartych o fermentację alkoholową, czyli w winiarstwie, w piwowarstwie, w gorzelnictwie, również w cukrownictwie, czasami w przemyśle drożdżowym lub mięsnym. W tej chwili znajdujemy się w hali, w której została zainstalowana i działa linia półtechniczna do wytwarzania preparatów na bazie bakterii fermentacji mlekowej, które służą do rozwiązania problemów jakościowych powstających przy konserwowaniu zarówno produktów spożywczych, jak i pasz metodą kiszenia. W Instytucie tym problemem zajmujemy się już od długiego czasu. Pierwsza linia powstała na przełomie lat 80. i 90. Ta linia jest systematycznie modyfikowana i obecnie te urządzenia, które tutaj stoją, są naprawdę nowoczesną instalacją umożliwiającą wytwarzanie preparatów na wysokim poziomie. Od 2015 roku Zakład Technologii Fermentacji wprowadził na rynek biopreparaty utrwalane techniką suszenia sublimacyjnego, charakteryzujące się zwiększoną liczbą bakterii fermentacji mlekowej przypadających na jednostkę masy na poziomie nie mniejszym niż 4 razy 10 do 10 JTK na gram, lepszą rozpuszczalnością niż poprzednio wytwarzane, a przede wszystkim lepszą trwałością w czasie przechowywania w warunkach chłodniczych oraz temperaturze pokojowej do 12 miesięcy bez utraty aktywności biologicznej. Jest to niezwykle ważny parametr również z handlowego punktu widzenia, ponieważ wiadomo, że tego typu produkty muszą stać na półce i nie mogą tracić aktywności w czasie oczekiwania na nabywcę. Tutaj też należy podkreślić, że składnikiem aktywnym biopreparatów bakteryjnych do kiszenia pasz są kultury bakterii mlekowej wyizolowane, tak jak w przypadku preparatów do kiszenia warzyw z polskiego ekosystemu i z naturalnie fermentujących surowców roślinnych. Wytwarzamy również preparaty bakteryjno-enzymatyczne. Zawierają one enzymy amylolityczne i celulolityczne. I w wyniku synergicznego działania bakterii i enzymów w czasie kiszenia, dzięki naruszeniu struktury węglowodanów skrobiowych i nieskrobiowych, następuje uwolnienie części cukrów niezbędnych dla rozwoju bakterii fermentacji mlekowej, a następnie poprawa jakości kiszonek i strawności pokarmowej pasz. Przyczynia się to do poprawy efektów ekonomicznych hodowli zwierząt i umożliwia eliminowanie dodatku do pasz uciążliwych dla środowiska konserwantów chemicznych. Wszystkie wytwarzane przez nas preparaty do kiszenia pasz zostały przetestowane przez niezależne placówki naukowe. Testowane były w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Akademii Rolniczej w Poznaniu, w Instytucie Zootechniki w Krakowie, w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach. Te badania umożliwiły zarejestrowanie
bakterii, które są składnikami naszych preparatów, przez EFSA, czyli zostały one przez ten Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności dopuszczone jako dodatki do pasz do pełnoprawnego stosowania w przemyśle rolnym. W ofercie Instytutu mamy bardzo dużą gamę produktów, szczególnie adresowanych do pasz dla zwierząt. I do preparaty do kiszenia pasz dla zwierząt są to preparaty z serii Lactosil, preparaty do kiszenia traw, lucerny, ziarna kukurydzy, GPS-ów, wysłodków buraczanych i wywaru gorzelniczego. Ponadto wytwarzamy preparaty czy kultury starterowe do kiszenia warzyw, w tym preparat Kumisil do kiszenia ogórków, wykorzystywany z powodzeniem od kilku lat przez polskich producentów. Oprócz tego wytwarzamy kultury starterowe do produkcji pieczywa na zakwasach tradycyjnych i niestandardowych surowców. Opracowano i wdrożono w piekarniach kultury do pieczywa o cechach funkcjonalnych, między innymi ze starych odmian zbóż, takich jak samopsza albo pseudozbóż, to na przykład gryka. Oferujemy również preparat do konserwowania surowców dla biogazowni, stosowany w celu zwiększenia stopnia ich wykorzystania i zmniejszenia ilości odpadów. Zastosowanie tego preparatu powoduje poprawę uzysku biogazu i jego czystości, również zwiększenie zawartości w nim metanu o około 10%. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, w internecie oraz o bezpośredni kontakt telefoniczny. W razie potrzeby udzielimy wyczerpujących, mam nadzieję, informacji.